Zerwiemy już teraz troszkę.
Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Między nami miał być dzisiaj ksiądz biskup Zamojsko-Łaczowski, ale niestety został przeszkodzony, musiał wyjechać na grę za granicę. Dlatego serdecznie wszystkich przepraszam. I właśnie w imieniu księdza biskupa przyjęto, przepraszam wszystkich za nieobecność. Gaudem mater Polonie. Oto jest dzień, który uczynił Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Są to słowa pieśni religijnej. W dniu dzisiejszym radujemy się z dwóch powodów. Po pierwsze, została ukończona rozbudowa szkoły. Po drugie, tej szkole zostanie nadane imię bohatera, który przepełniony miłością do ojczyzny walczył o jej wolność. Witam wszystkich zebranych na mszy świętej. Przede wszystkim witam serdecznie tych, którzy służyć nam będą, pełniąc odpowiednie funkcje we mszy świętej. Witam księdza informanta Jacka Żurawskiego, przewodniczącego Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, wikariusza biskupiego i kapelana AK okręgu Zamość, który wygłosi kazanie i dokona poświęceń szkoły, krzyży, sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej. Witam księdza dziekana tarnogrodzkiego, księdza kanonika Edwarda Ludwickiego, który sprawował będzie najświętszą ofiarę. Witam wszystkich księży obecnych na mszy świętej. Witam serdecznie wszystkich, którzy uczestniczą w tej mszy świętej. Witam dyrektora Departamentu Społeczno-Wychowawczego, generała brygady Kazimierza Madeja i wszystkich żołnierzy, wszystkich stopni i godności. Witam wojewodę zamojskiego, pana Stanisława Rapę i wszystkich mających udział we władzy państwowej różnych stopni i różnego zakresu. Witam wójta gminy Łukowa, pana Jerzego Grzyba. Witam synów patrona szkoły, panów Krzysztofa i Waldemara Właszczaków i ich rodziny. Witam przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamość, pułkownika Bolesława Sobieszczańskiego oraz kombatantów wszystkich stopni. Witam komendanta wojewódzkiej policji, pana Kazimierza Sawicza i tych wszystkich, którzy pracują w policji. Witam kuratora oświaty w Zamościu, pana Mariana Szostaka i tych wszystkich obecnych na tej mszy świętej, którzy pracują w kuratorium. Witam dyrektora szkoły w Chmielku, pana Zbigniewa Sokara, wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. Witam wszystkich uczestniczących we władzach samorządowych. Witam Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, Komitet Rodzicielski. Witam serdecznie rodziców, a najbardziej serdecznie witam dzieci, uczniów, bo przecież dla nich ta nowa szkoła. Oni, uczniowie, w tej szkole otwierać będą swoje umysły na wiedzę, swoje serca na dobro. Proszę księdza dziekana o ustalenie mszy świętej dziękczynnej na zakończenie budowy szkoły, o błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów i uczniów oraz za spokój duszy patrona szkoły świętej pamięci, porucznika Edwarda Błaszczaka. Byśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę w tych intencjach, które zostały przedstawione przed chwilą przez księdza proboszcza miejscowego
Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że tak rozgrzeszyłam, myślałam o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Yeah.
Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno jest spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Oto słowo Pańskie. Wielce szanowni i drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości, kochane dzieci, droga młodzież, na początku tej homilii zastanówmy się pokrótce nad tym, co mówi nam Ewangelia, co mówi nam Słowo Boże dzisiejszej mszy świętej. Bo w każdej mszy świętej przemawia do nas Syn Boży, głosząc, przekazując swoje słowo, naukę objawioną. W religii naszej są trzy podstawowe prawdy: tajemnica Trójcy Świętej, Boga, który istnieje, tajemnica wcielenia, przyjścia na świat Syna Bożego, tajemnica odkupienia, zmartwychwstania Chrystusa i trzecia tajemnica Eucharystii. Jeden z ojców Kościoła powiedział, że najłatwiej jest człowiekowi uwierzyć w Boga, trudniej w Chrystusa i w Jego Ewangelię, a najtrudniej